Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie odcinek o moim sprzęcie do spawania, jaki sobie zorganizowałem. W pierwszej części pokażę Wam, jak sobie tutaj wszystko zorganizowałem. Zestaw już jest praktycznie gotowy do wszelkiego rodzaju prac. A potem pokażę Wam, jak się uczyłem spawać i może jeszcze dodam jakieś filmiki już z samego spawania z bliska. A więc tak, z tyłu na wózku mamy dwie butle. Tu się mieszczą jeszcze kapsle od butli. W jednej butli mamy argon z CO2 82% i 18% CO2. Natomiast w drugiej butli jest czysty argon. Zakupiłem dwa reduktory. Proste, podstawowe reduktory, ale działają w miarę spoko. Dużo nie spawam, więc zamarzać nie powinny. Następnie węże od reduktorów idą do takiej złączki. I z tej złączki idą dwa węże. Jeden idzie prosto do migomatu, a drugi wąż idzie tutaj z tyłu za butlą do takiej szybkozłączki. Szybkozłączka zamontowana w kierunku dolnym, żeby tutaj się brud nie gromadził w niej, więc powinna być szczelna i działać długie lata. Potem zobaczycie, do czego ta szybkozłączka jest. I teraz tak. Dlaczego w ten sposób podłączyłem butlę? Czy to coś nam daje? Otóż tak. Jeżeli chcę spawać argonem z dodatkiem 18% CO2, to odkręcam tą butlę. Jeżeli chcę spawać czystym argonem, to po prostu odkręcam tą butlę. Ale jest jeszcze jeden myk. Nie muszę kupować trzeciej butli z argonem 98% i 2% CO2 do spawania nierdzewki. Bo mogę sobie taką mieszankę zrobić samemu. Właśnie dlatego te węże są połączone. Za pomocą rotametru już przypalnikowego, bo te rotametry nie zakładam, że będą identycznie pokazywały wartości. Za pomocą przypalnikowego wystarczy sobie ustawić na butli z argonem przepływ bodajże 8 litrów na minutę, a o ile dobrze pamiętam 8-9, coś takiego, a na tej butli wtedy dodać jeszcze 1 litr przepływu i dzięki takiej mieszance dwóch gazów otrzymamy argon z domieszką 2% CO2. Czysta chemia mieszanki, powinien patent działać. Teraz tak, migomat jaki jest, każdy widzi, z lewej strony przedział szpulowy. Spawarka Sherman ma metalowy podajnik, dwurolkowy. Problemów z nim być nie powinno. Włączmy spawarkę. I mamy panel sterowania. Co mi się podoba w tej spawarce w stosunku do Magnum na przykład. Tutaj te funkcje, czyli grubość drutu, tryb spawania, rodzaj spawanego materiału, czy działanie przycisku na uchwycie, to jest podobne do Magnum, ale dodany jest jeszcze panel z diodami do ustawiania procesu spawania. To jest dużo prostsze, ponieważ tylko sobie przechodzimy pomiędzy poszczególnymi opcjami i dla danej opcji sobie ustawiamy. W Magnum niestety jest trudniej, trzeba naciskać dwa pokrętła, żeby wejść w opcję. Tam się wyświetla dużo dziwnych napisów, trzeba to zapamiętać. Ludzie narzekają, że z instrukcją trzeba do tego podchodzić. Tutaj to jest genialne. Na przykład podwójny puls i przechodzimy sobie kolejno pomiędzy opcjami i z tej strony je sobie regulujemy. Jak dla mnie to jest
bajka. Zapisywanie, wczytywanie ustawień. Jeszcze nie używałem. Jest. Są dwa oddzielne przyciski w stosunku do Magnuma z testem gazu i posuwem drutu. W tej konkretnej spawarce jest uchwyt z regulacją w uchwycie prądu spawania. I teraz cały myk polega na tym, że jeżeli mamy podłączony ten uchwyt, to za pomocą tego pokrętła regulujemy. Nie da się regulować prądu spawania za pomocą tego pokrętła. Można, ale tylko o 1 amper, 1/10 volta sobie przestawić. Więc czasami to jest nie do końca fajne. I teraz na przykład jak przechodzimy sobie w spawanie, wezmę TIG Lift, nie? I w TIG Lift po prostu się ustawia natężenie prądu. Ale nie mogę ustawić, bo mam podłączony ten uchwyt. Teoretycznie TIG Lift podłączam tutaj i nic więcej. Ale ten uchwyt jak zostanie podłączony, a dokładnie to złączę, to TIGa też muszę regulować za pomocą tego pokrętła. No, trochę to denerwujące. Trzeba po prostu to sobie odłączyć. Wtedy TIGa się reguluje tutaj pokrętłem. Co jeszcze? To pokrótce o spawarce. No, ustawienia wszystkie są w instrukcji, są pod pokrywą boczną. Większość filmików opiera się na pokazywaniu, co tutaj można przestawić. No, jak dla mnie to jest trochę nudne, wolę szybciej przeczytać instrukcję i się dowiedzieć. Teraz, jak podłączam sobie, przełączę sobie na miga. Jak podłączam sobie uchwyt do TIGa? Bo tutaj sobie zrobiłem właśnie fajny patent. Uchwyt do TIGa idzie do minusa, więc trzeba sobie odłączyć. Trzeba sobie odłączyć tutaj uchwyt do miga. Trzeba sobie przełożyć uchwyt masowy. Biorę sobie następnie uchwyt do mojego TIGa i wpinam w gniazdo. Tego przewodu nie podłączam, no bo tutaj przycisku się nie obsługuje. I najlepszy bajer. Tutaj mam wężyk do gazu. Wężyk jest tu ułożony. I gdzie podłączam wężyk? Właśnie sobie zrobiłem tutaj tą szybko złączkę. Cyk, wpinam sobie wężyk i gotowe. Już jestem podpięty, odkręcam sobie argon i spawam. Także tutaj takie ułatwienie. Jak jest wypięty, szybko złączka jest zamknięta. Wózek, jaki jest? Każdy widzi, podstawowy wózek z Allegro z kółkami metalowymi. Jedyne co, to przy skręcaniu na początku wszystkie śruby trzeba sobie zostawić luźne, wziąć kątownik i tutaj wstawić sobie kątownik, żeby był kąt prosty tej ściany. Bo sam z siebie ten układ nie chce mieć kąta prostego, chce się wykrzywiać, trzeba trochę użyć siły. Ustawić kąt prosty, poskręcać wszystkie śruby i dokręcić tą śrubę z tyłu tutaj ostatnią, która nam trochę jak widać wygina blachy, ale to tam w niczym nie przeszkadza. Półka górna na drobiazgi. Właśnie tutaj kupiłem sobie taki dodatkowy lotamet, żeby sobie ustawić właśnie ten argon 98% i 2% CO2 przy pomocy tego lotametru, nie tych z tyłu. Dolna półka na druty i większe rzeczy. I tak to pokrótce wygląda. Z tej strony wisi uchwyt TIG i kabel masowy. Tutaj fajnie ten uchwyt pasuje, bo nawet on ma taki, tutaj taki przegub i fajnie się tym przegubem zahacza za tą blaszkę i się dobrze trzyma. Także tyle o moim zestawie. Pora przejść do spawania. No dobrze, pora pokazać Wam, jak spawa się tą spawarką. Wcześniej poza kamerą poćwiczyłem sobie spawanie na tej oto próbce. I teraz tak,
Tylko tyle spawałem wcześniej, nic więcej. I teraz tak, tutaj położyłem sobie kawałek spojny na tym narożniku przy pomocy miga. Pierwsze pociągnięcie spojny. No, przetop jest. No, trochę nasmarkane, ale ujdzie. Potem sobie włączyłem puls w migu. I tutaj no, jeszcze parametry mam źle ustawione. W sumie nie ustawiałem ich wcale. Więc z pulsem wyszło tak sobie. Nie przetopiłem dwóch krawędzi. Ale to bardziej mój błąd niż spawarki. Albo ustawień. I miałem dość dużo odprysków, co widać. Więc tutaj sobie pociągnąłem ścieżkę migiem. No dosłownie kilka sekund spawania, nie? Tutaj sobie zrobiłem spoinę TIG-iem. Pierwsza moja spoina położona TIG-iem. Bez dodawania spoiwa. Po prostu nadtopiłem dwie krawędzie, połączyłem. Ten spaw mi się bardzo podoba, jak to jest pierwszy spaw. Tutaj sobie jeszcze tam TIG-iem przejechałem. W tym miejscu sobie przejechałem TIG-iem, ćwicząc sobie dokładanie spoiwa. No, jak widać, jeszcze robię dość duże przerwy, także no, będę musiał trenować po prostu. No, każdy, kto zaczyna spawanie, musi trenować. Ale spawarka sama w sobie jest bardzo przyjemna i jak na razie mi się dobrze ją pracuje. No, a teraz, żeby uczyć się spawać, no to trzeba już sobie wymyślać jakieś realne cele do zrobienia. I tak na pierwszy ogień robię taką statuetkę. Tutaj już dociąłem wszystkie elementy. Są poukładane, są wyczyszczone. Najważniejsze, to będę spawał TIG-iem i najważniejsze, żeby były idealnie czyste, więc są. Wszystko przygotowane i teraz pokażę Wam, jak ja ostrzę elektrody. No, robię to od niedawna, ale no, wydaje mi się, że wychodzi praktycznie idealnie. Więc biorę sobie taką elektrodę, wyjmuję z uchwytu. Tutaj mam kątówkę Makitę, bardzo fajna. Biorę sobie wkrętarkę. Tutaj użyłam elektrody z końcówką złotą. Byłem ostatnio w supermarkecie i mówię, pomyślałem sobie, a zobaczę, jakie mają elektrody spawalnicze do TIG-a. No niestety w supermarkecie są tylko z końcówkami czerwonymi. No, używa się ich, aczkolwiek te elektrody wolframowe z końcówką czerwoną są uszlachetniane bodajże... Oj, teraz zapomniałem nazwę. A, wypadła mi nazwa pierwiastka z głowy. W każdym razie one podczas ostrzenia nie są najzdrowsze dla użytkownika, więc nie kupujcie tych w supermarketach, kupcie sobie szarą lub złotą. W internecie jest trochę opisów tych elektrod, co one potrafią. Złota wydaje mi się uniwersalna, na zwykłej stali działa, na nierdzewce jej jeszcze nie sprawdzałem. Także tutaj się wypowiadać nie będę. I teraz tak, biorę sobie taką elektrodę. Wkładam we wkrętarkę. I teraz tak, na wkrętarce jest ustawiony pierwszy bieg. I podczas ostrzenia włączam wkrętarkę delikatnie, na wolne obroty. Nie żeby się kręciła szybko, tylko na wolnych obrotach. I druga ważna rzecz. Ja sobie tutaj tak trzymam tą elektrodę i przykładam do tarczy. Ostrze za pomocą kątówki. I kolejna ważna rzecz to jest to, żeby kąt pomiędzy osią obrotu tarczy, końcówką, którą ostrzymy, i elektrodą w rzucie z góry był kątem prostopadłym. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ podczas ostrzenia końcówki elektrody powstają takie mikrorysy.
I jeżeli tutaj będziemy mieli, trzymali zły kąt lub będziemy ostrzeli w tym miejscu bądź w tym miejscu, to te ryski będą pod kątem i wtedy łuk nie będzie się dobrze trzymał tej końcówki elektrody. Także tutaj kąt prosty, wolne obroty na wkrętarce i można ostrzyć. Także teraz Wam pokażę, jak to się ostrzy. Elektroda naostrzona. Ja sobie trzymam tutaj ten kąt. Jestem początkujący, ale kąt ostrzenia trzymam sobie w granicach pomiędzy 2 a 3 średnice. Czyli długość części naostrzonej u mnie wynosi 5 mm. A średnica tej elektrody to jest 2,4. 2,4 razy 2 to jest 4,8, ja mam 5, czyli mam trochę powyżej dwóch średnic. Do takiego amatorskiego spawania wystarczy. Elektroda jest naostrzona. Mam lupę, potem Wam podczas któregoś ostrzenia mogę zrobić zdjęcie w powiększeniu. I wtedy widać, że idealnie te rysy idą wzdłuż elektrody. Podobno to jest ważne. Dobra, jak już jest elektroda naostrzona, to można ją z powrotem umieścić w uchwycie. Tutaj też jej nie wysuwam za daleko, bo nie ma po co. Spawam proste elementy, dostęp łatwy, także o. Elektroda umieszczona w uchwycie. No i zabieram się do pracy nad moją statuetką.
teraz widzicie błędy, jakie popełniam. Na przykład zapomniałem odkręcić gaz, nie? Na szczęście elektroda się nie uszkodziła. Ale to już drugi raz mi się udało i poprzednim razem no, musiałem ją ostrzyć po takim zabiegu. Od razu lepsza spoina. O. Tutaj wyszło bardzo ładnie. No tutaj trochę fuszarka. No ale cóż. Zeszlifuję jeszcze raz. Spawy na literce M zrobione. Jak widać, tu mi się nasmarkało, muszę poprawić. A, 50% jest akceptowalnych. Także biorę się do poprawiania. Litery mam już pospawane. Są błędy, bo musiały być. Teraz przerzucam się na miga i przyspawam do podstawki litery. Napis poszczepiany, także pora go zespawać. Ostatni spaw, najważniejszy, jak mi ten nie wyjdzie, to cała robota niestety na marne.
zastosowałem środek przeciwodpryskowy, ale śmierdzi frytkami. Wydaje mi się, że spawa dobrze, tylko przy tigu wszystko idzie bardzo powoli, fajnie. Człowiek niedoświadczony nadąża. Tutaj trzeba zasuwać i z tym mam chyba największy problem. Dobra, kładę kolejne spoiny. Pora zastosować moją myckę. O, takie coś sobie kupiłem na głowę. Trzeba to założyć, bo lecą mi za uszy iskry. Gotowe. Czyli tak. Tyle nauki. I wykonałem swój pierwszy projekt spawalniczy. Tutaj troszeczkę mi nie wyszło, ale jest z tyłu, nikt tego nie będzie widział. Tu góra wszystko tigiem, dół migiem i to bardzo fajnie idzie i rzeczywiście migusiem. Oto wygląda położona spoina migiem na początku mojej kariery spowalniczej. Materiał nie jest sfazowany, także to jest taka spoina tam kulfon bardziej. Ale można spojrzeć, jak równy to jest spaw. I no jeżeli byłoby fazowanie zrobione, to on by się ładnie tutaj wtopił, byłby piękny przetop. Także no moim zdaniem spawarka spawa naprawdę znakomicie.
No i tak wyglądało prowadzenie łuku. No, ręce mi się trzęsły, drutem trochę nie trafiałem. Tak wyglądało prowadzenie łuku w trybie TIG. Jak widać, wpływ temperatury jest znacznie większy na ten materiał. Spawałem prądem 120 amperów. Co tu jeszcze? No, metal nie był do końca wyczyszczony z tego, co widzę, bo albo po prostu dostęp powietrza od dołu spowodował, że w niektórych miejscach bąblowało. No, nie przygotowałem się do tego spawu zbyt długo, więc no, wyszedł jak wyszedł. Aczkolwiek widać zajarzenie łuku bez większych problemów wychodzi. I spoina no, da się spawać tym. Także to by było na tyle ze spawania. TIG-iem się jeszcze pouczę spawać. Pospawam inne materiały. Tam w międzyczasie pewnie jakieś filmy z realizacji będą się pojawiać. Także tymczasem to tyle. Trzymajcie się. Cześć. Powróciłem. Tamten spaw mi się nie podobał, który położyłem tym TIG-iem, więc położyłem teraz bez dodawania spoiwa. Wygląda trochę lepiej według mnie. Jakieś minimalne bąblowania były, ale udało się zespawać w miarę ładnie. Także teraz naprawdę kończę. Pozdro, cześć.